Zwykle chcemy, by miejsce, do którego się udajemy, było magiczne, niezwykłe, a także zaskoczyło nas czymś, czego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. Jeśli i Wy zamierzacie postawić tam swoje kroki, to z pewnością warto zwrócić uwagę na prawdziwy klejnot wyspy, którym jest jaskinia Grotta Sumarmuri. Jaskinia znajduje się w prowincji Ogliastria na Sardynii, kilka kilometrów od malowniczego miasteczka Ulassai. Dla zwiedzających otwarta jest od połowy lat 50. Jaskinię można zwiedzać od kwietnia do października. Bilet wstępu kosztuje 15 euro. Wejście znajduje się na zboczach Taco di Ulassai, skalistego masywu pochodzenia wapiennego, którego początki sięgają epoki mezozoicznej. Ta duża jaskinia składa się z szeregu olbrzymich pomieszczeń. Powstała pod wpływem działania wody, która przez tysiąclecia wykopała podziemną drogę. Część tej pradawnej drogi zachowała się do dnia dzisiejszego i można podziwiać jej piękno podczas przyjemnej 45-minutowej wycieczki. Jaskinia, jedna z ważniejszych w Europie ze względu na imponujące rozmiary, ma długość około 850 metrów i wysokość dochodzącą do 70 metrów. Będąc wciąż żywą jaskinią, Sumarmuri stale się rozwija i zadziwia odwiedzających stalaktytami, stalagmitami i stalagnatami, które wciąż się formują i rosną w miarę upływu czasu. W jaskini można podziwiać podziemne jeziora, kolumny, baseny oraz niezwykłą bioróżnorodność fauny, która obejmuje różne gatunki, takie jak nietoperze, chrząszcze oraz szczególny płaz, traszka geotryton. Wewnątrz groty temperatura nie przekracza 10 stopni.
Cechą charakterystyczną jest podział na pomieszczenia, z których każde jest szczególne i różni się od pozostałych. Dzięki niskiej temperaturze ogromna kolonia nietoperzy znajduje tu schronienie w okresie zimowym. Jest to największa włoska kolonia nietoperzy, utworzona przez kilka tysięcy osobników, które spędzają tu okres hibernacji. Stwierdzono, że w sezonie zimowym prawie wszystkie sardyńskie nietoperze przenoszą się do tej jaskini. Stąd konieczność podjęcia szczególnych działań ochronnych, gdyż utrata tej ostoi zagroziłaby całej populacji gatunku. Odwiedzający jaskinie Sumarmuri korzystają z okazji, aby skosztować w tutejszej restauracji w Subiliciu prawdziwej, typowej dla Ogliastry kuchni. To niemal obowiązkowy przystanek. Restauracja proponuje m.in. klasycznego pieczonego prosiaka. Obiadowi w jaskini towarzyszy wyśmienite wino Kanonau z Jerzu, a wszystkie składniki i produkty użyte do przygotowania dań pochodzą wyłącznie z Sardynii. Dziękujemy za obejrzenie filmu i do zobaczenia gdzieś tam na szlaku.